Zapomniałbym tym jeden raz. Witam wszystkich z YouTube'a. Więc zaczęliśmy streama dosłownie jakieś pół minuty wcześniej niż nagrywania. Mam nadzieję, że to nic takiego. Pół minuty ekskluzywów dla widzów Twitchowych. Okej. Przede wszystkim chciałbym sobie okienko transmisji w miarę możliwości wyrzucić w okno. Ale chyba nie dam rady z tym tutaj w Streamlabsach. No to będzie po prostu Streamlabsowy, Kaden. Nie widzę problemu. Po drugie, F2, Windows, Controls. Okej, to... jest niedobre. Mianowicie to jest niedobre, że... A, czekajcie. A może się da. Albo i nie. Chwilka. Powiem, jaki jest problem. Zobaczcie na kamerkę. Kupiłem sobie dzisiaj padzik. Cześć, Damian. Nieoryginalny Xboxowy, to od razu mówię. To jest jakiś trzeciopartyjny padzik firmy PDP, ale jest na modłę Xboxowego. Wygląda bardzo ładnie. Padom Xboxowym muszę przyznać, że wyglądają całkiem porządnie. Taki po taniości 140 zł za niego dałem, czyli jakieś 80 mniej niż za oryginalnego pada Xboxowego. Ale za taką cenę też liczę, że będzie... niczego sobie. Mogę nim obsługiwać tego, ten system, to jest całkiem fajne. Gdzie są... Gdzie są urządzenia, do... strona główna. Urządzenia. PDP Wired Controller. Czy mogę cię jakoś skalibrować? Czy potrzebujesz... Czy jesteś jakiś upośledzony? Wszystko wydaje się być ok. Nie wiem czemu nie chce mi ustawić ładnie kontrolek na... no kto by pomyślał? Nie wiem, co to za alarmy, do? Okej, no dobra, to padik niestety mam zbyt nowy, kto by pomyślał, a ten stary jest trochę zalepiony, więc jest możliwe, że po prostu przerzucimy się na klawiaturkę, moi drodzy, będziemy grali po bożemu. Więc wybaczcie chwilę odgłosów Windowsowych. Ale sobie tu pokonfigurujemy. Grają chłopcu kolorze. Dobra. Status screen. To niech będzie Q. View map to niech będzie I. A nie. Cancel run to niech będzie I. Mapa to będzie pod tabulaturą. Draw weapon będzie prawym myszkiem, bo to jest
I Before, nie mogę przyporządkować. Nie mogę przyporządkować. Are you kidding me? Nie mogę przyporządkować kliknięć myszki. No. O nie. Oh, this is gonna suck. Okej, w momencie, kiedy nie mogę konfigurować myszki, rzeczy dzieją się bardzo nieoptymalne. Może ten padzik wytrzyma, mój stary. Czekajcie chwilę. Problemy techniczne, ale przynajmniej z tym pogadamy. Odłączę na chwilę pana Xboxa. Pan Xbox poczeka, aż będę grał w nowsze gierki. Jest zbyt nowy. Niestety. O, ludzie. Okej. Teraz... I teraz musimy wyjść z gierki. Cudownie. God fucking dead. Tartatok, tak. Gdzie jest Jainas, kiedy jest potrzebny jej podkaścik? Czy mi się przypadkiem... Chyba mam te stare ustawienia, więc jest fajnie. To miałeś, Bricky, taką zapowieść Resident... Cześć! Cześć, Christian. Resident Sleeper. Ostatnio byliśmy w Machinery Room w zapisie numer 3. Mógłbyś zostać na dłużej. A, dobra, jak gadasz, to jest ci wybaczone. Okay, jesteśmy na caution. Tutaj pamiętam, że będzie Nemezis na nas czyhał. Nie ma. Nie ma. Nie ma rzeczy. Okej, schowamy sobie ribony. Schowamy? Ale to jest skrzynka, dobra. Dim. Cześć, Dim. Jak tam, czy dzisiaj też zrobisz mi dobrze swoimi słowami? Okej. Okay. Halo, Sevik. Halo, Bricky. Czwartek. Kłóciłbym się, że czwartek był 4 dni temu. O Boże. Dobra. Czy jest nam coś jeszcze potrzebne stąd? Chyba nie. Mamy granaciki palące, płonące. Dobra, i możemy zejść na dół. I mamy naszego archnemezisa. Stars. Use the cord. Obowiązkowo. Oh wait. Dzięki za przypomnienie. Muzyka z gry już leci. Wyciszyłem w sobie wczoraj, bo robiłem rzecz. I potrzebowałem do rzeczy wyciszenia dźwięku. Ale już wszystko działa. Co za clusterfuck, ten początek streama, o matko. Na pobudzenie. First aid box, tak jak pamiętamy, że był. Oczywiście Nemezis już zaraz wsta... Gdzie ja muszę iść w ogóle? A, tędyk. Prawdopodobnie. I tutaj w lewo. I tutaj w lewo. Klucz Chronosa, możemy go wyrzucić.
Nie będę. Powiedziałem, że nie będę tego częsował z nimi, ale widzę, że... Na nic mi się to zdaje, to moje ostrożne przechodzenie. Ale mi dalej jesteśmy tylko w koszyn, więc nie jest źle. Ja mam paluszki. Nie mam dzisiaj chipsów, ale stwierdziłem, że i tak poziom soli musi być zachowany, więc paluszki it is. To jest ten dokumencik, który już wcześniej odczytywaliśmy, więc nie będziemy się na tym zatrzymywać. I teraz tak, bogini teraźniejszości. Bogini przeszłości. I bogini przyszłości. I mamy też taki... taką pocztóweczkę. Na kolację walki w Kislu Dim? No nieźle, nieźle. Dobra, to co my tu mamy? Kryształowa kula. Obsydianowa kula. I... bursztynowa kula, okej. Nic ciekawego. Przecież tu też nie ma nic jakoś bardzo ciekawego. Empty rounds. Rzucacz min. Trzeba niewiarygodnej siły, aby poruszyć tym. Tym. Po prostu tym. Rym tym tym. Cholera. Cóż to jest za zagadka, się zastanawiam. O, okej. Okej, dobra, tak działamy. Dobra. Tylko cholera, żebym jeszcze mógł cośkolwiek rozczytać z tego obrazka. Dobry wieczór, Farios. What does it do? Dałbyś radę przedstawić? Pewnie sam byłbym ciekaw, jak on działa, więc... musimy ogarnąć temat. I zgaduję, że trzeba po prostu ustawić ich wskazówki, żeby też były na 12 obydwie. This is what we did? Fantastycznie. O, mamy ten. Złoty mechanizm, złotą zębatkę. Wcześniej pozbyliśmy się pająków. Ty masz... O! Nice, grenade rounds. Co dobrego? Wszystko w porządku. Dzisiaj w pracy był całkiem przyjemny dzień. Jeżeli nie troszeczkę zbyt leniwy, ale... jutro się sprężam. Jutro biorę się tak hardo do roboty.
Mam wrażenie, że dzisiaj byłem trochę zbyt... za dużo leniuszkowałem. W sensie leniuszkowałem, no... mogłem trochę... bardziej efficiently działać. Bardziej efektywnie. Ale mówię, jutro wezmę się do roboty w takim... w taki konkretny sposób. Okej. Zostawię sobie jeszcze póki co amunicję do miotacza min. Nie będę go pokazywał teraz, jak on działa. Znajdę sobie jakiś dobry sposób. Bardziej dobry moment, bardziej fortunny na to i zobaczymy. Pewnie Silver Gear by się tu przydał. Albo Gearfried, The Iron Knight. Okay, wrzucamy złotą zębatkę, która niekoniecznie też działa, z tego co widzę. A może da się je połączyć? Yep, Chronos Gear. Guilty Gear. Heaven or Hell. No i teraz wszystko działa. Nice. The wheel of fate is turning. Znaczy, po prawej była amber, po lewej była krystal, a po środku była obsidian. Trzeba sobie zapisać, bo mam przeczucie, że będziemy mogli tutaj wracać jeszcze na przy jakichś okazjach. Wezmę sobie ammo do granatnika w sumie, bo mam złe przeczucie. Tak, a amber to był bursztyn, yep. Bursztynowe złoto. O! Toć to helikopter! Jesteśmy ocaleni! No i moi drodzy, w tym momencie kończymy Resident Evil 3 Nemesis. Zobaczcie, że nie mogłem tego zrobić na ostatnim streamie. Okej, dobra, nieważne. Nemesis robi nam nieprzyjemności. I w dodatku, gdyby tego było mało, Carlos odciąga uwagę Nemesisa, ale trochę na krótko. Okej, okay, na tyle długo, żeby rozwalić mu rakietnicę. Dobra robota, Carlos. O, dobra robota, Carlos. Nie żeby to powstrzymało naszego mutanta, mamuta. Który przynajmniej trochę oberwał od tego, ale... Jill jest teraz zarażona T-wirusem. Chyba T-wirusem. Jest to jakiś spec od loru? Czy to jest T-wirus? Na pewno to jest wirus. I na pewno Jill jest zarażona. Innymi słowy... coś tam zombie Jill? Welp! Nie mamy teraz odwrotu. Musimy walczyć z Nemesisem. I mam wrażenie, że popełniłem błąd. Yep. Tutaj na początku walki muszę się leczyć już, bo jestem na caution. Dobra. To nic. Także... może miotacz min będzie teraz dobrym wyborem w sumie. Jak będziemy widzieli, że Nemesis na nas czyha. Gdzie są... A! Boże święty, pamiętam o czym mi ten... O czym mi... Marcin mówił ostatnio, kiedy oglądał ten zapis ze streama.
W ogóle pozdrawiamy i mamy nadzieję, że następnym razem dołączysz do nas na strumyk. Z tego co mówił mi. A mi nie zapomniałem, to był zabieg celowy, ale teraz na pewno zapiszemy. Wszyscy. Zostawcie pokczampik dla Marcina. Z dedykacją. Okej. Podobno na podwórku są ziółka, więc możemy też je wziąć. Pa pa. Use the cord. Dobra. Weźmiemy tylko przedmiot pożądania. I robimy szybką ewakuację. Najgorsze jest to, że w remake'u on spokojnie będzie mógł zbiec po tych schodach, to nie będzie strefa ładowania i spokojnie będzie mógł nas gonić. Teraz spokojnie. Wow. Terrible, terrible damage, except not. Okej, teraz tak. Fuck off. Jesus fucking Christ. Dobra, teraz jesteśmy na większym caution, ale it's all fine. Zbierzemy znowu pocketbook. General Xon! Cześć, Xon. Jak tam leci? Czyli tak, to było Crystal po lewej, Obsidian w środku i Amber po prawej. Imbifor, one też się kochają na swój własny sposób. Zalepił mi się guzik, cholera jasna, dlatego miałem nadzieję, że nie będę musiał używać tego pada starego, bo trochę się zalepia. Guziki się wciskają i nie chcą się odcisnąć. Dlatego kupiłem nowy, ale on jest niekompatybilny z Resident. Fajne zdradzieckie linki są, by the way. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Nie, to całkowicie szczerze jest to najpewniej po prostu zużycie. A właśnie, zapomnijmy zgarnąć fanty, czyli empty rounds. Przy okazji wyleziemy sobie na te pieprzone kruki. Tu są naboje do granatnika. Teraz zrobimy szybką rundkę na górę. Chociaż nie, powinienem móc też do kaplicy po prostu zawitać.
Czy to było w tę stronę? Aj, to nie jest kaplica, to jest jeszcze inny save point. Sporo tego było. Zastanawiam się, czy... Tylko 6, ok. Reload unavailable, czyli jak załadujemy, to już nie ma zmiłuj. I see. Dalej nieufny jestem co do tego, co do tej wyrzutni min, honestly. Wolałbym granatnik. I naboje do granatów. Na razie sam sobie to, bo chcę pobiec szybko po ziółka. Które podobno kryją się na podwórzu. O, no właśnie. O mój słodki Boże. W końcu. W końcu zobaczcie na to. O, walić te niebieskie ziółka. Niebieskie to były odtrutki. I nie, one by nam nie pomogły z tym, z wirusem. Wirus. Tak szybciutko sobie zrobimy. Herb, herb. Herb? No. O, oh, fucking yes. My god, I'm coming. Oh god, I'm coming. Oh my god, I'm gonna come. Kaden. Bierzemy. Domyśl się. Dobra. I teraz biegniemy na górę już z gotowym Chronosgearem. O, siema. Nie tu chciałem. Takie wszystkie inne pomieszczenia bez zombie, to nagle zombie. Ha. Może to mój urok, może to Maybelline. Oh boy. Smch. Pajemy co na jak żyć. Na tyle, żebyś mógł założyć u nas sprawę ubezpieczeniową. Ale jestem kurwa śmieszny. Jop, zapiszę, spokojnie, tylko najpierw odpalimy... Jak zjeść męża. To zależy, jak chcesz. Panie. Okej, okay, zajdź, bo. Może tak być. Chat is now panie mecenasie only mode. I zrobimy zapis.
Pan mecenas zrobi zapis, zrobimy sobie to. Panie mecenasie, kołacz Pepsi. Actually both. Ja biorę po prostu to, co jest actually na promocji. To jest aktualnie na promocji. Nie actually. A aktualnie na promocji w Carrefourze była Pepsi, więc wziąłem Pepsi, ale jak na promocji będzie cola, to wezmę colę. Wodzionkę. Żyć, jak najbardziej. Ja jestem wielkim mecenasem życia. Tu już wiemy, że będzie jeb, tu już wiemy, że będzie wirus. Tu już wiemy, że wstaje. Oczywiście, że wytoczę, bo Nemesis spowodował u Jill zdarzenie szkodowe, którym jest zarażenie wirusem. Kurwa, koronawirus. Jill, nie! Tracimy ją! Oczywiście typowe problemy walki z Nemesisem, czyli on jest za szybki, my jesteśmy za wolni. Okej. Okay. To jest pewnie pierwsza tylko faza. Yep. O nie! Dobra. Co za bęcwał. Czy mógłby przestać mnie... Przecież ja go uniknąłem, dude. Po prostu dostała point blank tentaklem w ryj. Wow, okej, okay, udało się. Actually się udało. Ja pierdzielę. Nice. Nice. Jest. No, całkiem porządnie pocharataliśmy Nemesisa na tyle, że... No tyle, że padł w płomieniach, ale wszyscy tutaj padają, nieprzytomni, na glebę. Co się stanie dalej? Ale min Carlos się ocknął. Ledwo chodzi. Hey, don't die on me. Jill! Jill! Dyn, dyn, dyn. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Tak, mamy 1 października. Przepraszam. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? I nie wierzę, że dalej żyje. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Nie czuję bólu, powiedział Jill, skręcając się. Z nie wiem, z przyjemności apparently. Czy pan mece... Tak, z ludzi, których pozywa. W sumie to jest ten, to jest Shadow of the Colossus. Dobra, jesteśmy sobie Carlosem. Mamy oddzielne wyposażenie od Jill. Mamy przede wszystkim pistolet najemnika. Karabinek maszynowy.
Nie wiem, do czego odnosi się to 100%. I mamy 3 inkribony. Szturmowy, przepraszam. Szturmowy, assault rifle, oczywiście. W skrzynce mamy jeno nóż. Zapiszemy sobie tutaj oczywiście po zwycięskiej walce z Nemezisem. Tak, czyli chcę coś sprawdzić. A jeden plus 3 pociski, czyli one się kończą ogólnie. A, nie możesz... O, god damn, to resecik. Marcin, jak już jesteś, to nie chcesz ten wbić, potowarzyszyć przez te najbliższe półtorej godzinki? Czasu jeszcze mamy. Dobra. To teraz jaki jest plan? Plan jest ogólnie taki, żeby uratować jakoś Jill, no to na pewno. Ja teraz sobie zrobię krótką przebieżkę, bo ogólnie zmarnowałem trochę amunicji do karabinu, więc nie będę po prostu... Zresetuję sobie, I guess, w pewnym momencie. Schody są zniszczone. Cała góra jest zniszczona przez starcie z Nemezisem. Ale jestem ciekaw, czy ten dzwon w pokoju z wiadomym został usunięty, o mój Boże. Czy mógłbyś wejść w pieprzone drzwi? Are you fucking kidding? Dokładnie w momencie, kiedy chciałem mówić, że... A, mogę... Carlos jest po prostu mięśniak i może go popchnąć. Szpital i park. Dwa miejsca, które możemy tutaj zahaczyć. Póki co, skoro już wiemy, gdzie iść, to pozwolę sobie na szybciutki powrót do save pointu. O Boże, znam ten żart. Znam ten żart. If I turn into a zombie, don't hesitate. I want your word that you'll kill me. Jill jest dosyć pewna co do tego, że Carlos zabij mnie, kiedy będę zombie. Spoko, ja Discorda chyba mam odpalonego, także jak tylko będziesz, to wbijaj. Dobra, dobra, okej, okay. Rozumiem, po prostu mnie zeżrejcie. Ja tutaj potrzebuję się przez nich przebić. To jest raczej miejsce dla karabinu szturmowego naszego. Resident Sleeper. Fajnie, że jest teraz nowy motyw punktu zapisu. Jest taki bardziej somber, bardziej taki dramatyczny. Że nie masz nadzieję.
Nie masz nadziei. I tu się jeszcze da w ten sposób to ogarnąć. To już tak niezbyt. Musimy ich wytłuc po prostu, co do jednego. Nie, żeby nie sprawiało mi to przyjemności. Przy okazji mogę się rozejrzeć, zobaczyć, czy tu nie ma jakiegoś itemu. Jeden ma drgawki pośmiertne. FF? Final Fantasy Three Houses? Właśnie, co do finala. Dzisiaj bodajże wyszło demo do remake'u na PlayStation Store. I... Dendynok, no, come on. I understood the joke. I teraz spokojnie wchodzimy przez drzwi. Fantastycznie. Będę miał okazję ograć demo remake'a za w weekend i powiem wam, jak się gra. Zrobię taką relację z FF7 remake. Ale trochę mniej skuteczny to beczułka, niż bym sobie życzył. Tu jest wejście do parku. Raccoon Park. Ale jest zamknięte, obviously. Zupełnie broken. Zamknięty prostym zamkiem. Pewnie mistrzyni odblokowania mogłoby coś z tym zrobić, co nie? Niech ktoś odbierze ten telefon, o mój Boże. Mam włączony ten. Cześć, mam włączony tryb streamowania i dlatego po prostu mi nie ten. Spoko, tylko czekaj, muszę sobie tu jakoś... Czemu się nazwa pauzować streama na Twitchu, to jest dziwne. Podgłoszę cię troszkę u siebie. A właśnie, z góry przepraszam. Czy to było słychać? Tak. Znaczy... Pryt. Okay. Najwyraźniej tylko u ciebie jestem cicho, czy u was wszystkich też jestem cicho? No i ogólnie cześć, no. Znaczy wiesz, ja ci mogę jeszcze śmiało podbić o kapkę, więc ty się nie przejmuj, ja tutaj ogarniam temat. Dobra, tylko jeszcze daj mi... Współdzielenie ekranu. No. Okej. Okay. Czy ja mam to włączyć, czy tylko ty musisz to włączyć, bo ty mam coś, dobra. Carlos. Wszystko widzę. Carlos. Także no, cześć koledzy. No. No. Zobacz na moją nową postać. Fascynująca. Także rozwaliliśmy Nemezisa, jak ciebie jeszcze nie było. Bo ja generalnie to obudziłem się akurat, no tak, bo spałem, przepraszam. Mhm. Obudziłem się akurat na tą twoją ostatnią walkę. Z niech ci w ogóle puszczę pierwsze walki. Bo domyślałem, że myślisz, że było ich kilka przynajmniej. Była jedna przed tą. Tak? No. No, to nieźle się przy takim razie. No, wiesz. A i tutaj... Nie będę jeszcze w sumie niespodzianki. Aha. O! Czy pamiętasz tego pana? There is the hunt and the hunters. And the hunters, tak jest. Czym jest auto? W sensie, że to jest opcja, że może być automatyczny ogień i ten... Nie do końca, wiesz co? To jest bardziej na zasadzie chyba przemysł... Znaczy, tak? Znaczy nie, wiesz co? To działa chyba w taki sposób, że albo strzelasz całą serią, albo trzeba pociskami przerwać, czy pociski przerwa, tak to działa. Aha. I uważaj, bo to są dwa huntery generalnie. Wow. Najlepiej...
Lepiej byłoby sobie zmieniwać, ale z drugiej strony to chyba są jakieś roślinki w tym miejscu, więc... dobra. Wiesz co, uczy się trochę bardziej używać broni. Gaz DDS. Digital Devil Saga? Bo tam był Hit. Chodzi o postać chyba tą. Hit. On się nazywał Hit? Yep. Możesz sobie wpisać, Marcinie, Digital Devil Saga Hit. Ale czy H-kropka to jest jakiś spoiler, że jest wpisana go z taką cenzurą? To nie jest spoiler. W sensie to jest dosłownie na początku gry. To ja nie wiem czemu w takim razie. Może sama zapomniała. A mi to jest dosłownie na początku gry, bo to jest mechanika Digital Devil Sagi, że masz ludzi, którzy zmieniają się w demony at will. To naprawdę nie jest spoiler. Tylko generalnie będę chciał ostrzec, że jeżeli chodzi o Amico do kabinetu, to jedyna, którą masz, to tylko i wyłącznie ta, którą już masz, więc nie masz żadnego dodatkowego magazynka i nic takiego. Okej. Też muszę wziąć to na uwadze i... Najwyżej będziemy biec. Wziąłem te dwie czerwone roślinki. Ale nie, to jest dziedzińca Koktor. Tak. Doskonale, czyli... Jill jest, wiesz, wyposażona ładnie. Mamy też first aid kit. Ten, w sensie Jill zgarnęła po zwłokach Nemezisa, jak go pierdolnęła tym kabelkiem, tak? To było na końcu ostatniego streama. To jeszcze widzę. I ci mogę poszło zagadkę z tym zegarem, bo ona jest tak stosowa, że ja po prostu czasem się z nią. Well, zrobiłem ją na czuja, w sensie najpierw włożyłem to w kolejności Obsidian Crystal Amber, nie zadziałało. Więc wyciągnąłem obsidian i krystal, zamieniłem miejscami i bam, zadziałało. Okej. Generalnie to jest w ogóle rozwiązanie tej zagadki za każdym razem jest zupełnie inne. O Jezu. A ja jeszcze tutaj dodatkowo powiem, kiedy byłem mały, to grałem w Residenta w jego wersji NTSC, miałem konsolę PAL i domyślacie się, co to oznacza. Czarno-biały ekran. Tak. O, bo tu mamy dodatkowe ribbony, neat. Tak samo roślinki były wszystkie czarno-białe, musiałem, w sumie tylko po odcieniach musiałem rozpoznać, szczególnie, że miałem japońską wersję tej gry. Smacznego, Dim. Nie, to jest na kolację, tak, smacznego, a z czym będzie się do tosty? Ja polecam tosty z dżemem. Ze srem. Ze srem też, znaczy ze srem to jest klasyka oczywiście, ale polecam z dżemem. Dżemorkiem. Coś ja chciałem powiedzieć odnośnie NTSC, takie piękne urządzenie do PS2, które się nazywa Swap Magic, które miało tryb PAL i tryb NTSC. To prawda. I właśnie pamiętam, że zawsze się wkurzałem, że gry, jak były gry PAL, w trybie PAL, to one były takie, miały troszkę ucięte cutscenki i ogólnie chodziły wolniej, bo to było te 50 FPS, nie? Mhm. Za to gry NTSC chodziły ładnie, wszystko pięknie, ale były właśnie czarno-białe i po prostu nie mogłem zrozumieć, o chuj chodzi. Z tym pierwszym mam jakąś teorię, a nie wiem czy ona jest prawdziwa. Może po prostu grały ci na kacynki po to, żeby jakby dawno to pożała czasowo, nie wiem. Pewnie. No bo jeżeli to jest pan, to wtedy wszystko chodzi wolniej, nie? Generalnie, więc... Takie mam po prostu podejście. Schowam jeden czerwony ziół. Bo mamy first aid spray, o, więc... O Boże, serymi salami to jest... Wszystko co masz w sobie serii salami to jest po prostu na jedzenie. Brzmi dobrze. Ja lubię sobie zjeść czasami pizzę z serem i salami. Nie, salami? Może? Okej, zobaczcie jaka wygoda. Carlos wyrusza na podróż, żeby pomóc G i to nagle Ben z szpital. No, tak. To sobie za koktower. Za koktower. Okej, mam H Gun Bullets. O, dużo. Gimme. Bardzo mi się podoba, że dostajemy trochę amunicji. Mapa szpitala. Wow! Szpital nie jest zbyt duży. A, okej, bo spojrzałem na to, że pierwsze piętro, czwarte piętro i takie... Ej, czekaj, nie, mamy nie, to... Nie. Niektóre... Też to byłoby ciekawe, gdyby tak szpital ten był dużo szerszy niż jest. Mamy... ten... Dyktafon? Dyktafon. Jest tutaj nagrana diagnoza pacjenta. Nie chciałbym gotować to dla garnku z rzącą wodą. Ja w ogóle, nie wiem, wczoraj bardzo często ludzie polecają mi robienie... Znaczy,
maczanie chleba czy tam bułki w jajko i smażenie tego. Ja sobie to wczoraj spróbowałem i mi to... Co najmniej, że tak powiem, w ogóle nie podeszło. Mi to jakiś czas temu mama zrobiła, tak na śniadanie, jak byłem w Płocku i mi to całkiem smakowało. To nie jest w sumie jakieś trudne do zrobienia, to jest po prostu, hej, jajo w chlebie. No nie, absolutnie nie. Po prostu wchodzisz chleb na patelni i jedziesz. Chleb w jajku się smaży, ha. No a wiesz, bo nie, no ja, nie no, oczywiście, że ja gotowałem ten chleb. Po prostu pożyłeś takie twarde jajko na chlebie i wrzuciłeś do garka, żeby się gotowało. Tak. O boj. W ogóle wrzuciłem całe pudełko jajek. Tak. Z całym bochenkiem chleba. I will give you an egg. A wyciąga mi nagle, patrzy, smażone jajko na chlebie. 10 września. Trzech pacjentów cierpi na gangrenę i... Na gangrenę. Tak. Gangrenę i... gęstnieje krwi, I don't know. Następnie ich umysły się zniekształcają i na koniec nie pozostaje z nich nic. I kiedy to się dzieje, nawet litościwe zabijanie jest bezsensowne. W końcu są już martwi. Ta choroba jest jak nic, co w życiu widziałem. Po zniknięciu umysłu pacjenta stają się głodnymi żądnymi krwi potworami i działają jak dzikie zwierzęta, których opętała jakaś żądza krwi. To jest interesujące i zaraz do tego wrócę, ale to za jakiś czas dopiero. Aha. Kolejny pacjent został przyjęty do szpitala. Wykazuje objawy pierwszych etapów choroby w tym momencie, ale nie byłem w stanie spać przez te ostatnie kilka dni. Nie chcę pozwolić, żeby ci pacjenci stali się zombie. Nie jestem zwyczajnym mieszkańcem, jestem lekarzem. Lepiej, jeżeli umrę, to moje zapiski kliniczne przydadzą się, aby znaleźć lekarstwo. Co mnie ominęło? Ja przyszedłem, a nie wiem, czy wtedy już akurat byłeś, czy nie. Wait, I can explain everything. Straciliśmy większość naszych lekarzy i ekipy podczas walki przeciwko zombie pacjentom. Niemożliwe jest utrzymanie szpitala w tych warunkach. Wiem, że jest już na mnie za późno. Zaczynam czuć tą żądzę, którą czuli wszyscy moi pacjenci. Na mnie jest już za późno. Itchy and hungry. To mi przypomina... Pewien pamiętnik z tego. O, bo jest, co się tak zamazało nagle, co to jest? Ha? Co jest? Nie, u mnie nagle Carlos po prostu całkowicie się zamazał, jakby... Poczuł się niewyraźnie. Carlos. Cóż my tu mamy? O! Please enter your voice. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. Jaki British! O, ja pierdzielę! W sumie... Ładny! Tak, no. Ładny! Bardzo ładny British, aprobuję. Przecież faktycznie nie zwróciłem na to uwagi, że to jest taki akcent. Schowam sobie szybciutko tylko rzeczy w skrzynce. Nie będę zapisywał. Generalnie uznałem, że wpadnę jednak na tego streama, ponieważ później będzie bardzo fajna rzecz, którą chciałbym, żeby ona się wydarzyła, to chciałbym się do niej trochę poinstruować. Okej. Tak też zrobimy. Spokojnie, przynajmniej Nemezis spłonął, więc nie musimy się nim martwić. Na spokojnie, pójdziemy sobie teraz na... No. Do... podzie... Masz karabin? Nie masz karabinu? Nie mam wyposażonego, ale chyba trzeba będzie go użyć. Okej. 54%. Robi się cokolwiek niebezpiecznie.
Chyba nie rozumiem tego rzutu, Sylwia. Bo się tak czytam, czytam po raz trzeci. Bo chodzi o to, że ona mówiła mu cały czas wcześniej i on dopiero teraz usłyszał, że to jakby był początek rozmowy. W ten sposób. Nie rozumiem. Że ona mówiła przez jakieś, nie wiem, 5 minut coś i mu wypomina, że nie słyszałeś ani jednego słowa, a on takie no to dziwny sposób, żeby zacząć ze mną rozmowę, bo on jej wcześniej nie słyszał, więc myśli, że ona dopiero zaczęła do niego mówić, że to są jej pierwsze słowa do niego. He. A, Boże! Ale to nie jest zapis. Dobra, w końcu. Dobrze. Kto to jest? To jest Mikhail, Carlos, Nikolaj i Charlie. To jest Charlie. Oficjalnie dla mnie to jest Charlie. Traitor. You mean Nikolaj? What the fuck, dude? Ty chciał otworzyć szafkę, a tam była bomba. Bomba. Także tak, Nikolaj jest zdrajcą. Bomba, parapapa, bomba. O. Bomba. I need this. Generalnie to jest jakiś, no, no tam jakiś randomowy najemnik, to tam akurat jest mało ważne. Generalnie gdybyśmy poszli na wyższe piętro, to tam byłaby kasenka razem z nim i ta druga kasenka była moim zdaniem dużo ciekawsza niż ta tutaj. Okej, okay, I see. Jill, tak, tam... Jill jest na ołtarzu, czeka aż zostanie złożona Nemezisowi w ofierze, basically. Bo generalnie rozumiem, że nie będziemy chcieli aktywować właśnie drugiej kasenki, więc powiem może teraz co się tam dzieje właśnie na górze. Aha. Mianowicie spotykamy Nikolaja, który właśnie zabija tego pana. O. A i to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, ale najpierw to dokończę swoją myśl, że właśnie on zabija tego pana, potem Carlos pyta, co on robi. Nikolaj mówi, że jest superwajzorem i to jest jedyne, co powinniśmy wiedzieć na jego temat. I potem próbuje zabić nas, ale ten najemnik wyciąga granat, wyciąga zawieczkę, wszystko wybucha, Nikolaj wyskakuje przez okno. Okej. Okay. No to brzmi ciekawiej niż no, randomowa bomba w twarz. To są hunterzy, I guess. Tak, i to jest właśnie to, co ja chciałem powiedzieć, bo najwyraźniej tamten doktor z tego pamiętnika w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że huntery tutaj są. Mhm. A skoro one tutaj są, to ewidentnie jest to najprawdopodobniej już szpital już tak stricte należący do Umbrelli, tak? Yep. W sensie na pewno jego jakieś podziemne... Ale mi szpital należący do Umbrelli w mieście należącym do Umbrelli, nie byłoby to absolutnie nic dziwnego. No tak, dlatego też właśnie to jest też ciekawe, że Umbrella nawet zatrudnia ludzi, którzy... oczywiście nie bezpośrednio zatrudnia ludzi, ale generalnie zatrudnia takich, którzy jakby nawet mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, co... W jakim miejscu mogą się tak znajdować? Więc dostaliśmy średnią bazę potrzebną do wytworzenia szczepionki. Na to, że moc jest. Prąd jest wyłączony. Co może pójść nie tak? Nie wiem. Dung. Carlos najwyraźniej ma tytuł doktora sztuki lekarskiej, więc. Doskonale wie, co robi, wypuszczając wodę z tych banków z hunterami. No to pewnie trzeba teraz tutaj pomerdać. No, to jest taka dziwna zagadka. Synthesizer. I co my tu chcemy? Nie, no ja pierdolę. Ha? Zostałeś tę zagadkę za pierwszym razem. Znaczy w ogóle bez żadnego kombinowania. Właśnie zastanawiałem się, czy...
Jestem doktorem sztuk medycznych. Klikałem w guziki i nagle zrobiłem szczepionkę. Raczej jakiś element szczepionki. Idę studiować medycynę, nie? Będę klikał do sobie dziwnie i wymyślę lekarstwo na koronawirusa. I have no idea what I'm doing right now. Doktor Mecenas, co zachodziło w ogóle Mecenasem? Od czego się zaczęło? Bo Dim łechta moje ego. Mówiąc, szanowny panie mecenasie. Aha. I w pewnym momencie wszyscy zaczęli pisać panie mecenasie i stwierdziłem, że teraz czat jest w pan mecenas mode. A co ja, jeśli wszyscy mówią to ironicznie? Oh. Nie no, co ty? Nie no, raczej nie byli widać z nimi, prawda? Ej, jak mi się wyłączyć, wiecie, wygaszyć, dobra. No oczywiście, że można zrobić doktorat na prawie. No można, oczywiście, że tak. Tylko co to sobie w sumie daje? Po prostu chyba tyle, że możesz prowadzić wykład na uczelni, czy nie? No jedno i oczywiście jakiś tam prestiż, no to też. Ale... A czy dajcie po prostu jakieś większe prawa do prowadzenia, do wykonywania zawodu? Honestly nie wiem. Doktor to jest pewnie bardziej jak idziesz w jakieś takie naukowe rozkminianie i tak dalej. Ale wiesz, ważniejsze dla praktycznego wykonywania zawodu jest dalej to, że zrobisz aplikację po prostu. Mhm. Już więcej właśnie pamiętam, to przede wszystkim. O kurczę, a co to się dzieje? Carlos? Carlos? O! Nawet nie wiedziałem, że one mogły się zeżrzeć. Carlos? Oh, wow. Tego jeszcze nie widziałem. Tak, to było war. Ej, to ten, w sumie to jakieś mamy okazję. Tak, to pójdę na górę. No. Tylko później od razu zlezę na dół, bo... Chociaż... Chuj wie. Na początku samym kwietnia? Drugi, trzeci, jakoś tak? Jakoś za miesiąc. Mam nadzieję, że że będzie tak szybko, nie znaczy, że będzie dosyć niedopracowany. Myślisz, Marcin, że uda nam się przez 4 następne streamy skończyć Residenta trójkę? Tego? Myślę, że raczej już tak. No to od razu byśmy mogli robić Nemezisa. W sensie remake'a. No. Tak od razu. Też mi się tak wydaje. Ale myślę, że przez bardzo spokojnie już go skończymy. Mhm. Biorąc pod uwagę, że są ziółka, znaczy się Nemezisa, przez to mam na myśli Resident Evil 3 remake. Ja generalnie powiem tak, jeżeli chodzi o Resident Trójkę, to jeżeli już dochodzimy do koktajlu, to też nie jest mniej więcej, tak. Może troszeczkę dosłownie, troszeczkę więcej niż połowa gry. Mhm. I tak naprawdę głównie kwestią jest to, że kiedy jeszcze jesteśmy w mieście, to po prostu jest tam bardzo dużo backtrackingu i to też bardzo dużo przedłużeń. Tak, tutaj tego backtrackingu aż tak bardzo już nie ma od momentu, kiedy w koktajlu jesteśmy, więc... Nawet nie biorę tego zioła niebieskiego. Znaczy, wiesz co, ja bym generalnie chyba je wziął i włożył z powrotem do skrzyni. Okej, to zaraz to zrobię. Bo wiesz, jak potem weźmiesz sobie zielone, to będziesz mógł potem zrobić... mieszane i to się przydaje. Mhm. Well, gdzie w ogóle masz to zioło, bo nie widzę. Jest tutaj. Aha. Moje, bo trochę... Wiesz co, czekaj, jest może powiększy ekran po prostu. Mhm. O, od razu lepiej chyba. Ja mam, Marcin nie jest purystą językowy, no nie wiem, ja generalnie nie jestem tutaj przeciwnikiem używania jakichś gamingowych terminologii w momencie, kiedy gramy w jakąś grę. Nie, wczoraj po prostu był mały... Wiem. Mały moment. Wiem, kojarzę. Jezu. Właśnie, teraz jak użyję tego rekordera, to powinna ta winda już cały czas chodzić, nie? Tak. Nie wiem, zaczynał się już nie będziesz go potrzebował, więc on chyba od razu jest tutaj sesyjny. Z tego ekipunku. Aha. Ale ten British jest fantastyczny.
Tak, jest automatycznie usuwany. Zachwycam się tym cholernym akcentem cały czas, po prostu mógłbym tego słuchać w kółko, napędy jest bardzo ładny. W sumie ciekawi to, że już... po której to jest track? 99? Że już wtedy była taka technologia jak rozpoznawanie czyjegoś głosu. W sumie, biorąc pod uwagę, że dalej... Wiesz, może systemy wykrywania jakiejś, wiesz, określonej barwy głosu bez rozumienia konkretnie, co ta dana osoba mówi, wiesz, słów poszczególnych, bez rozróżniania słów, to może prędzej. Może, tak. Well, anyway, chodźmy na górę. Bo w sumie pamiętam, że jeszcze czarno-białe okurde. O, czarno-białe kurde. Czarno-białe telefony właśnie miały chyba funkcję takiego właśnie rozpoznawania głosu. Mogę powiedzieć, chyba z tego co ja sobie to gdy gramy na Easy, to Carlos ma chyba taki magazyn do karabinu. O. Miło. Ja już nie chciałem tutaj merdować amunicji, zwłaszcza, że ona nam się jeszcze przyda później w dolnym segmencie. Właśnie chciałem powiedzieć, żebyś poszedł do tego pokoju najpierw tutaj, nie? Nikolaj, you're still alive? You saw what happened. What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Wait! O, to znowu Charlie! To jak po prostu Nikolaj wypierdala przez okno, po prostu z nią po prostu rakiety. Jest takie piękne. Ty masz jest zły. To jest czwarte piętro, więc... Rozumiem, że desperacja i w ogóle, ale... Ją! No tak wziął i wyitował w spokoju po prostu biedny. Okej, to chyba w tym pokoju coś jeszcze było ważnego. Na pewno mamy handgun bullets. To na pewno jest ważna rzecz. Joink. Ale ma strasznie słabą jakość obrazu dzisiaj wyjątkowo. Mogę sobie to stawić? Nie powinna być zła. Ustawienia obrazu, kodek wideo, to mnie zakłóca. Ustawienia. Or. Konto. Kupcie raz. Secret key mamy. Chory klucz. 402. Sigbro. Foto D. Zombie chodzą. Na tylnej kartce, na odwrocie napisane jest efekt T-Virusa. I kolejna ciekawa rzecz, no bo tutaj znowu, tym razem jesteśmy na wyższym piętrze, więc chyba już prawdopodobnie takim, na którym jest taki zwykły doktor miałby chyba jakiś dostęp i tutaj jest, nie wiem czy to zdjęcie po prostu powstało dużo po napisaniu tego dziennika. Nie wiem, to jest wszystko dziwne. Bardzo zawiłe. Okay, 402 to będzie ten drzw. Ten drzw? Ten drzw. No bo przecież nie te drzwi, to jest ten drzw. Okej, okay, spuki muzyczkę. Coś tutaj było umieszczone. Chciałem powiedzieć, że myślałem, że to będzie jakieś takie pomieszczenie, ale nie wiem, takie wielopiętrowe konstrukcje Silent Hilla na przykład, nie? W dwójce były takie... kilkupiętrowe, wiesz, budynki typu... hotel, nie? Szpital. Mówię konkretnie o dwójce, bo w sumie to w dwójkę grałem. Czy chodzi ci o to, że są wielopiętrowe, czy o to, że po prostu jest bardzo dużo pomieszczeń do zwiedzania? Both actually, wiesz, i to. Bo w szpital na przykład w dwójce jest od chory pomieszczeń, z tego co pamiętam. I tu mam jakoś... A, to pewnie trzeba... Ta zagadka jest kompletnie bez sensu i... Zaznacz czemu.
Taki on bez APR. A, okej. Beer. Rozumiem. No tak, beer, beer. Tak. A dyslexic man walks into a bra. Czy możesz pchać? Wiesz, no chyba piwo się czyta bir, a nie wiecie, czy się czyta ber. No. Carlos. Ale ten kąt kamery jest dziadowski. Wiem. Tak samo jak cała ta zagadka. Dobrze pchałeś. Co się da pchina i dam do samego końca. A, do samego końca, okej. Tak. No! Generalnie tak, chodzi o to, żeby przesunąć tę szafkę w jeden róg z tego pomieszczenia po to, żeby spadł pieprzony obraz. O, jeszcze mamy... safe, do którego jeszcze nie mamy dostępu. Gdybyś przesunął szafkę w zły róg pomieszczenia, to by cię kopnął prąd. Seriously? I... tak. Skąd mam o tym wiedzieć? Tak, bo musisz przesunąć tę szafkę tylko w jeden z trzech rogów pomieszczenia. Skąd masz o tym wiedzieć? Masz podpowiedź tutaj generalnie. O, robaki. Czy... Carlos? Cruz? Carlos. Carlos, czy mu... wow. Nie będę, czy nie można było ich też rozdeptać, ale... Chciał mnie ugryźć! Co za spol! Generalnie to podpowiedź masz. Generalnie to podpowiedź masz nie dość, że w numerku tego właśnie co teraz zobaczyłeś. Mhm. Generalnie każdy róg tamtego pomieszczenia właśnie powiązany jest z jednym z czterech losowych numerów, tak? Czyli na przykład tutaj, jeżeli to masz 625, to znaczy, że musiałeś tam przyknąć szafkę w ten prawy górny róg. Okej. To jest kompletnie głupie i irracjonalne i po prostu... Suk. Jedna z najgłupszych rzeczy, jakie po prostu można zobaczyć tego. Wondering if there is a dog. I see what you did there. Rozumiesz, o co chodzi? Próbuję. Że jest insomniak, czyli bezsenność, czyli stays up all night. Jest agnostyk, czyli zastanawia się, czy jest Bóg. Jest dyslexik, czyli zamiast God masz dog. Okej, dobra, właśnie... Ja wszystkie te trzy... ten... Właśnie nie rozumiałem, tylko właśnie nie rozumiem, co chodzi z tym psem. Dobra. Powiedzmy, Fario, że donatujesz nam swój internet. Okej, okay, wracamy, zapiszemy sobie. Okej, okay, bałem się, że tutaj coś będzie, ale to najwyraźniej nie. Ja też zaraz po prostu byłem pewien, że coś wyskoczy. No. Daram, daram. Po ostatniej prowocie, ten, po, tak, po prowocie, powrocie do tramwaju. Gra po prostu oczekuje od nas wyższego stanu gotowości na różne niespodzianki. Aha. Nie trzeba zakładać chyba konta na Streamlabs, naprawdę? Siri? Fucking kidding me? Czekaj chwilę. Trudno mi w to uwierzyć. Powinno być bardziej przystępne. Donate. A to skidy jest, ma taki niebieski nick, okej. Okay. Musiałem sobie zbliżyć wzrok do telefonu, żeby zobaczyć, kto to. Nie musisz chyba zakładać konta na Streamlabsach. No i kursor na ekranie, ja po prostu nie wiem. Cześć, Skidy!
Czy tam jest to miejsce, żeby wpisać nazwę użytkownika, ale to jest bardziej nazwa taka, która ci się pojawia na donate, a nie twoje actual konto. Konto. To jest takie w ogóle dziwne, że Carlos wyrusza w podróż po to, żeby pomóc kompletnie obcej dla siebie osobie i nawet nie bierze od niej ekwipunku. No okej, okay, to jest mega wygenalne najwyraźniej. Nie wszystko musi mieć sens. Czy któryś z rezydentów był tak... No, możesz odpowiedzieć. Tak, na pewno w remake'u dwójki tak jest. Jak to? No generalnie w głównym holu masz zapis, tak? A w głównym holu możesz ścigać się... Możecie ścigać pan... Tyrant. A jeszcze w oryginalnej dwójce jest tak, że... skrzynię masz w ogóle w jednym momencie w ogóle zupełnie oddzielną od save pointu jednego. I tam, gdzie masz tę skrzynię, masz też właśnie grupkę zombie, więc... jeżeli to można potraktować jako save point, no to jak najbardziej. Aha. I see. No dobra, to co? Zresztą nawet sam Resident Trójka też sugeruje ci, że z tych punktów nie są do końca bezpieczne, kiedy ścigać się na Nemesis. Dobra. Za pomocą muzyki. Skoro jestem się przenosi na tutaj. Hider Mute Lava. Welcome. Czy mi się gra zbisa, czy to... Aha, okej. Nie, to tylko po prostu ja ten... Zastanawiam się, czy jestem... Well, I mean... Wrzucamy tam zapisy streamów, no i... Wszelkie produkcje filmowe będą wrzucane tam. Zwróć generalnie uwagę, że tam jest teraz materiał wybuchowy na ścianie. Aha. O! Cześć. Co mi się bardzo podoba, że to, że w trójce... Hunter nie są aż tak niebezpieczne jak w jedynce, bo w jedynce były po prostu, szczególnie w oryginalnej jedynce. O! Got him. W oryginalnej jedynce Huntery były po prostu największym zbrodniarzem wojennym, jakim po prostu były w całej serii Rezydentów. Chcę kwotę wiadomość, nikt nie mogę istnieć w przycisku donate. Poczekaj, przytnę jeszcze grę na chwilę. Dobra. Taki instant troubleshooting zrobię. Ze swojej strony. Jak to działa, bo... Ej, ktoś chce nam dać hajs. W ogóle chciałbym zobaczyć taką waszą historię donate'ów dla nas. Znaczy w sumie dla nas, no ja sobie z tego nie korzystam, ale... Generalnie dla Sebastianu. No na pewno... Na pierwszym streamie na Twitchu z Investigations Skidy donate'ował nam 5 dyszek. Co? No? Prawda? Ej, Skidy, fajnie z twojej strony. W imieniu kolegów bardzo dziękuję. Ja wpisuję ksywkę. Mówię, ja nie czuję się na tyle aktywny, żeby mieć tutaj jakiś... Hajs i tekst i klikam dotację i mam metody płatności ten na spokojnie do wyboru. Więc... Nie wiem, czemu jest problem. Dziwne u mnie działa. To jest jedyne, co mogę powiedzieć. No. Spróbuj wyłączyć i włączyć. Nie może być otwarte. Może to dobrze. Pamiętamy, co tam było. No, ale to w sumie ciekawe, że tam, że zbyt jaki nail mógł sobie po prostu tak pik, 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 otwieram. Zupełnie jak Severs i rozwiązać niektóre zagadki w tej grze. Pik, pik. Wydało się, że na najmniej tak ten Michał Świgrocki. Mniachał, pokażę ci magiczną sztuczkę. Oficer 4 szwadronu Sebalionu. No minimal tip to jest ten, 5 zł. 5 zł. No, 1 dolar. $1,000,000. Tutaj jest... bo tu są instrukcje obsługi. Nie do końca, no taki ten tylko. Po prostu. Set the medium base to the device. Start mixing the vaccine medium. Increase or decrease. Okej. Okay. Czyli faktycznie one są okant dupy potłuc. No.
Generalnie no, dosłownie nic nie podpowiada na to, jak to zagadkę trzeba rozwiązać, po prostu trzeba ją rozwiązać na oszczep, nie? Czy ja jestem w stanie zrobić ją w ten sam sposób, co ostatnio? No, zobaczmy. Czy ja po prostu... Chcecie, że znowu zginąć po tym, jak cię huntery dopadną? Ale i min mam już zapis, więc... Czy ja... Ostatnio po prostu klikałem w każdy guzior i... Okej, okay, dobra, teraz nie, nie, tak tego nie zrobiłeś. Bo rozumiem, że się pamiętasz, jak to zrobiłeś. No, obviously, że nie. Chcesz, żeby ci powiedzieć? Nie, poczekaj. Poczekaj, spróbuję. No, okej, okay, spoko. W ogóle to, jak ta para wydaje dźwięk, to jest takie satysfakcjonujące. Takie lekkie ASMR dla mnie. Teraz będziemy nad tym się jeszcze pół godziny. Dim, o których heterach mówisz? Bo mówisz o tamtych, co leżą na pomocy, czy tych, które są w baniakach? A nie, to one po prostu miały drgawki pośmiertne. Oh, fuck me sideways. A mogłem wtedy nie umierać. O, miło. No, miło, że mają drgawki pośmiertne, nie powiem. Takie, przynajmniej wiemy, że nie żyją. Jakieś randomowe 11. No pewnie tak. To mi się że tak będzie. Pomocy! W ogóle dzisiaj na YouTubie zaknąłem się na fragment doktora House'a, którym po prostu on tak pięknie rostuje kobietę, która jest antyszczepionkowcem. Tak, i po prostu jeszcze... pomóżcie mi wydostać się z tego gówna. Czekaj, czy jeżeli wyjdzie z tej zagadki, to ona się zasytuje? No więc zobacz. Chyba nie. Nie, kurwa. Bo generalnie chodzi o to, żeby przyłączyć tylko 1, 3 i A. Ale w jakiej dokładnie pozycji one muszą być, to już nie jest nie podpowiem teraz. Poczekaj, to... No może sobie jak będzie spokojnie, to się też zrezygnuje, prawda? Okej. Okay. Czyli wy zobacz może B i 2 teraz. Czekaj, wyjdę spokojnie. No dobra, chcesz. Czyli wtedy tak to zrobiłem, okej. Okay. Mhm. Aha, dobra, ja myślałem, że hunterów już nie ma. 1, 3. No w sumie racja, pamiętam, że wtedy pominąłem to dwójkę i tak ten poszedłem po prostu do trójki. Dobra. Czyli my zaraz tak naprawdę wracamy do grania Jill. No nie wiem. To najpierw trzeba przeżyć. Na pewno. Okej. Okay. Okej, okay, to było piękne. Generalnie... Powiem tak, ja nie miałem prawa trafić w te drzwi. No nie. To był speedrunnerski trik. Lol. Fakt, co żoło. Zupełnie jak ty porozmawiasz z Emezisem, a nie czekaj. Ja chciałem powiedzieć, że w jedynce, kiedy one tak skakały w twoją stronę i tak cię pazdami w głowę, to wtedy one się instakilowały. Aha. Tutaj chyba to też tak działa, ale tylko wtedy, kiedy masz ileś tam HP.
Więc jest z nimi dużo łatwiej niż właśnie w jedynce. O, to też są hunter, tak by the way. Ale dobra, okej, okay, w porządku, weź sobie teraz zapisz koniecznie. Mhm. A mogę najpierw zmiksować te? Składniki szczepionki? Nie, nie pozwolę ci. A, goddammit. Too late. It's too late. Mamy szczepionkę, która ma bardzo ładny fioletowo-karmazynowy kolor. King Crimson. Wygląda jak... No, chciałem powiedzieć, że wygląda trochę jak ten. Boże, co chciałem powiedzieć. W dwójce był G-Virus, a to był T-Virus. On był chyba G-Virus. W dwójce? No, tak, bo w dwójce też dostajemy właśnie fiolkę z G-Virusem. W dwójce był G-Virus, no. Kolor... I tam właśnie ta fiolka miała chyba identyczny kolor. Dobra, czy Inkribony Carlosa nie przechodzą pewnie na Jill, nie? Nie, a, to tylko się zadowoli. Easy. Wirus. Co druga, masz chyba... Wirus Gurgo. Masz chyba ciągle wszystkie przymioty licznicze, prawda? W sensie swoje? Nie, czy ma... Tak, czy masz jeszcze spray? Tak. Doskonale, ale to jest to, mamy idealne warunki. Wiesz co, może tylko wiesz, to połączysz się tą niebieską z którąś z tych innych. Aha, okej. Okay. Żebyś miał, wiesz. Połącz nóż i zjedz. Czy skrzynka Carlosa jest w innym wymiarze? Generalnie te skrzynki są w innym wymiarze, to tego może... Tak, skrzynka Carlosa jest jeszcze w... O! Bomba. Bomba, bomba. Okay, kontrolowana ucieczka. Czy ktoś kojarzy tę piosenkę? Chyba nie. Znaczy ja nie kojarzę. Come on. Magia świata gry, panie i panowie. Carlos był w stanie przez 5 sekund uciec od wybuchu siły, nie wiem, mini bomby atomowej. No okej, okay, szpital leży w rozsypce sobie, możemy nawet to sobie zobaczyć. No i tylko szpital jest w rozsyp... Co? Nasza mentalność trochę też w tym momencie. Oh, fuck off! Ja chyba nie muszę tłumaczyć, co znaczy ta muzyka, prawda? A, bo... O Boże, bo to jest ta muzyka, o mój Boże. O. I generalnie tutaj chciałbym, żeby się zatrzymał, bo zaraz stanie się coś i aha, z tego czegoś będziesz miał generalnie, z tego co kojarzę, 3 wyjścia. No. Idź dalej, ja wszystko dotłumaczę. Okay, my chcemy dotrzeć na drugi koniec tego. Mhm. Tutaj też masz safe, jakby coś, więc może tutaj sobie też zapisać. Ja bym sobie nawet ci polecał, wiesz? Mhm. Żebyś to zrobił, żebyś się cofnął i zapisał. A jak nie chcesz, to nie, spoko. No i mi zapisaliśmy w szpitalu, to nie jest daleko jakoś bardzo. Mamy drugą formę Nemezisa. No, jest bardziej pnączowaty. No. I generalnie chciałem powiedzieć to, że masz te 3 wyjścia. Możesz zabić Nemezisa. Aha. Możesz od niego spierdzielić oczywiście, ale najciekawsze jest to, że możesz po prostu go kompletnie zostawić i zignorować. O. W sensie nie rozumiem, jak zignorować. W ogóle nic nie robić. I generalnie właśnie chciałbym po prostu, żebyś zobaczył, co się dzieje, kiedy go ignorujesz. Okej. Stać po prostu, mam w miejscu. Tak, najpierw po prostu, żebyś uciekł tak gdzieś pod tamte drzwi, przez które przechodzisz i tam sobie po prostu stał i... Mhm. I tyle. Tak, to właśnie to właśnie też chciałem powiedzieć, że ten właśnie kombinezon, na którym on miał, to jest właśnie ten jego taki jakby stabilizator.
który miał sprawiać, że jego właśnie mutacja miała być hamowana, bo generalnie to jeszcze chyba nie było tłumaczone, więc okej, okay, nie będę jeszcze o tym mówił. O tym chyba dowiemy się za jakiś czas dopiero. Ale tak, no generalnie jest to bardzo podobnie właśnie jak z Mister X-em w dwójce. Dobra, Spry. Przy czym jest, nie pamiętam teraz, czy dwójce w remake'u nie zrobili tego na zasadzie takiej, że Mister X miał coś wszczepione chyba w szyję, co miał sprawiać, że ta mutacja miała być hamowana? Jest taki detal, że jest coś wszczepione w szyję Tyranta. No. Jak wyjdziesz w tym, w modele postaci. Oso ja chyba zapiszę sobie jednak w tej wieży zegarowej, biorąc pod uwagę, że te ribony Carlosa i tak nie przychodzą na Jean, to why the fuck should I care? Dobra, Penisor... Nie do końca rozumiem tutaj logiki na MSZ, nie wiem czemu on tutaj próbuje się przebić przez sufit do nas, ale okej. Okay. Trochę mnie posmyrały te. Trochę mam na myśli trochę bardzo. Masz jeszcze dużo przemysłu, czyli na szczęście, więc spoko. Mhm. Dobra. Ribbon. W ogóle, co się pamiętasz może co się dokładnie działo, kiedy biłeś się właśnie ostatni raz z tym wieży zagrożeń? W sensie Carlos wpadł i... Carlos wpadł, tak, zniszczył jego rakietnicę, jop. Okej, okay, dobra. No i mówię też, że ten serwer strip może zależnie od tego, co się stanie w tramwaju jeszcze, to potem ciąg wydarzeń z tej wieży zegarowej jest inny. Weźmy się tutaj uleczyć czy coś. Mhm. I mówię, po prostu spróbuj uciec na drugi koniec tego pokoju i nic tam, po prostu tylko będę zignorować Nemesisa. O, okej, okay, masz teraz fajnie. Co? Wyjebało w czwartą gęstość. To jest dokładnie co się Nemesis zapragnął ten... wbić się w swój Tyrantowy Heritage i zrobił T-pose po prostu i sunął sobie tak ten... Asserting Dominance. Okej, okay, nie wiem co teraz on dokładnie robi, ale... Weź spróbuj tak przejść, żeby on był pokazany na ekranie. Bo coś jest tutaj generalnie zjebane, że tak powiem. Okej. Okay. Okej, okay, teraz to powinno znowu ścigać. Nie musimy go pokonywać, nie? Nie. To właśnie mówię, spróbuj go kompletnie zignorować. Aha. I on... What the fuck? Co to jest? Wiesz, ja bym chciał go kompletnie zignorować, on nie chce kompletnie zignorować mnie. No, generalnie on chyba próbuje, ale coś mu nie do końca wychodzi. No wiesz, bo on... Okej, okay, macie znowu gdzieś, ale... Carlos tylko... Carlos. Technicznie nawet jest Tyrantem Xon, ale... Znaczy, wiem dokładnie, rozumiem o co ci chodzi, ale... Na tym może trochę się zastanowić, tak naprawdę. Pozwolisz... Że... Zakończę tę farsę. Bo ja nie rozumiem dokładnie co się dzieje, czemu on powinien w tym momencie po prostu przejść przez tam... Okej, fuck it. Coś jest zbugowane generalnie, bo on powinien po prostu przejść przez te drzwi i iść prosto do Jill. Oto to jest dokładnie co chciałem pokazać. Wybacz, ale... On trochę... Wiem. Trochę nie zajarzył twojego konceptu. Ja wiem, ale... Teraz jest co mi to robisz? O, okej. O, bums.
A, może chyba nawet teraz jeszcze z Ghostblazing zrobić, wiesz, spróbuj też to zrobić. A, za późno. No nic. Bo generalnie na mnie spróbował się, się przebić przez te drzwi tutaj teraz do Ginny i w końcu by mu się to udało, on by ją dopadł, by ją zabił i koniec by. Okej. Okay. Tak by to miało wyglądać, nie? Więc mówię, bardzo, generalnie właśnie chciałem to pokazać, bo to jest generalnie bardzo ciekawe, że twórcy pomyśleli generalnie o czymś takim, tak, no bo jednak, jakby nie patrzeć, Carlos nie jest celem Emelisa bezpośrednim, więc Emelis po prostu uznaje sobie, a dobra, właśnie idę po prostu tam, gdzie potrzebuję. Niestety, Nemezis stwierdził, że sobie się trochę posunie. Okej, okay, teraz wszczepiamy Jill szczepionkę. No. Hey, are you okay? Yes. Szczepienie żyła trochę dosyć sugestywnie. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. What? I thought we killed that thing. No, it's been waiting for you. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Nikolai is... Yes. I don't know how, but I do know that Niszczyciel okien. Remember, don't trust woli Machintosza. Swoją drogą ciekawe. No, złe nowiny. Nikolaj nie ten dalej żyje. Co z tego, że dzień w ogóle nie ma prawa wiedzieć, co się stało w szpitalu. No okej. Okay. Bardzo dobre rozpoczęcie, Carlos. Czy powinienem to zapisać? Powinienem pewnie. No, polecałbym. Przy okazji weźmy sobie... A tak, bo zużyliśmy wszystkie ziółka, ale nie zużyłem żadnego z tych kitów, więc weźmy sobie kity po prostu. No to jest zero myśl i nie wiem... Przepraszam. Myślałem, że chcesz mi coś sugestywnie podpowiedzieć. Znaczy tak, chciałem generalnie powiedzieć, żebyś może spróbował też z tymi wyrzutniami. W sensie teraz chcesz, żebym się pana pierdzielał z Emezisem? Znaczy możesz spróbować, tak? No bo jednak druga walka z nim jest... no przebiega trochę inaczej niż z jego pierwszą formą, w sensie o tym... No możemy spróbować z tym miotaczem w takim razie. I tego drugą formą. Druga forma moim zdaniem jest dużo ciekawsza, jeżeli chodzi o walkę z nim, tak. Zabij go twoją nową kartą. Kartą! God damn it! No. Wow! Co za spuk! To mnie nie miało prawa trafić, by the way! Wstawaj, Jill! Ej, ale pięknie ci poszło tutaj prawie. No, myślałem, że wszystkie się to wystrzelić, ale okej, dobra. Miałeś jeszcze jakieś miny gdzieś? Chyba na ścianie jakieś są, no dobra, nieważne, weź sobie po prostu i tyle. Yikes. Wstawaj, Jill! Jeszcze jest caution. Man z terenem jest zobaczył z wilki. Naprawdę? What the fuck? Yep. Yep. Nie wiem, Nemezis yep. złapał po drodze Elder Buffa, czy co? Że ma darmowego Execute'a 25% HP. A, o to ci chodziło. Później wiesz co, jak powiedziałeś Elder Buff, to mi się to skojarzyło z Poe, bo tam Dobra, mamy jeszcze 20 minut, to możemy się spróbować trochę ponapiżać z Nemezisem. Chcesz jeszcze raz Wilkina? Nie chciałem wchodzić do tego pomieszczenia. Zdaje się, że... Chociaż z drugiej strony? Jakbyś to... Dobrze rozegrał, to może?
Gdzie ja jest? Gdzie jest? Co ja tu robię? Czym jest życie? Ty też, że masz ten szybki obrót Korzystam. Chciałem powiedzieć, że 360 stopni. Korzystam. Niekoniecznie teraz. Już mam jakąś tam taktykę, póki co. Okej, najwyraźniej że ten misja jeszcze bardziej niż pamiętałem. No, jest cholernie wolna. I cholernie mało zadaje. No. Już generalnie moim zdaniem powinieneś go, no właśnie, powalić na kolana. Nie wiem, czy to jest tego warte. Zastanawiam się. Zdecydowanie nie jest. Ja po prostu myślałem, żeby wiesz, znaczy... Bo to jest jednak, wiesz, trochę coś nowego jednak. Mam wrażenie, że mam plan z wykorzystaniem tego pomieszczenia, tylko... A, gdybym... Problem polega na tym, że jest to dosyć... powolne. Zabawa w perka. Zabawa w Nemka. Nemka. Xonfin robi dokładnie to samo. Znaczy i tak. Sram na okoliczne miotacze min. W sumie to w filmie Nemek jest nawet po jakimś czasie odzyskał wręcz część swojej ludzkości, więc nie trzeba. To jest w ogóle. Nie trzeba, ale próbujemy for funsies. Zawsze, znaczy, bo generalnie absolutnie nawet się już to nie opłaca, bo jedyne co tutaj dostaniesz to jakoś tam... Ja też nie będę dużo mówił. Bo po prostu się nie opłaca i to... Chciałbym przynajmniej spróbować z nim powalczyć, tak? Mhm, jasne. Mhm. Op! No, okej. Ona jest za wolna, Jezu Chryste. No, to jest prawda. Nawet z tym swoim dodge'em jest nieznośnie wolna. Moja naprawdę jest zaciekawione to, jaki on będzie w remake'u. Szczególnie właśnie w tej postaci. Nie oglądasz pewnie żadnych materiałów nowych z... A są jakieś nowe? Jest... ostatnio w zeszłym tygodniu wyszły jakieś nowe gameplaye. Jestem tam jakaś walka z Nemezisem właśnie, może? Słucham? Pokazane? Jestem właśnie pokazane może jakaś walka z Nemezisem? Jest pokazane, jak cię może Nemezis ścigać, owszem. Okej. Okay. Więc jest kilka gameplayów z Nemezisem. Mogę ci coś powiedzieć, Marcin? Co do tego, tak, jakie fajne manewry ma Nemezis? Tak, więc jasne. Nemezis jest dosyć zręczny, bo może takim skokiem... Jak uciekasz i masz Nemezisa z tyłu, to on może wskoczyć przed ciebie i odciąć ci drogę ucieczki, taką ten, bezpośrednio z przodu, nie? To jest między innymi coś takiego. Spicy. Spicy całkiem, więc zapowiada się być jeszcze bardziej... groźny niż tu. Jeszcze boję, że nie, żeby nie będę z drugiej strony zbyt OP. No powiedzmy sobie jeszcze, że tej grze jest trudny, a że wiesz, miałbyś trudniejsze, no to... Emin, masz też... Z drugiej strony wtedy Zil będzie prawdopodobnie dużo bardziej zręczna, nie? Jop, bo masz przede wszystkim ten dodge'a pod butonem dedykowanym. No, to będzie dużo fajnie. Mówię, nie chcę, nie, ja będę reloadował, ale chciałbym go po prostu obić. On dodżuje moje granaty! No tak! W nie chodzi też to robi, nie wiem czy kojarzysz. Nie. No i zabiłeś go. I dostajemy z tego...
części do jakiegoś karabinu albo strzelby, albo chuj wie czego. Shotguna. Nie warte, absolutnie. No nie, szczególnie, że ten shotgun naprawdę absolutnie nie jest moim zdaniem dużo lepszy od tego, który mamy teraz, więc... Czy gra jest już blisko końca? Nie powiedziałbym, że blisko końca. Teraz mamy park, tak? Na pewno jest tak, że... Słyszałem opinię, że w parku ta gra strasznie wyhamowuje. Wyhamowuje w jakim sensie? W sensie, że pacing jest taki, że... Działo się dużo, a w parku masz taki straszny slog, takie powolne po prostu łażenie za zagadkami. Tak to działa, ale mi się nawet podoba, szczerze mówiąc. Dobra. I'm gonna give him a piece of me. Dosłownie. Chcesz się zabić tutaj? Yep. No dobra, spoko. Yep. Blep. Okej, to było takie, zostałam wyleczona z T-Virusa, pozwól, że zarażę się ponownie. Pozwól, że naprawię ten błąd. Well, yes, but actually, no. Carlos, mam nadzieję, że to widzisz, będziesz ze mnie dumny. Ha? Mówię, Carlos, mam nadzieję, że to widzisz, będziesz ze mnie dumny. Kto? Carlos. Carlos. Znowu pozwolę ci być moim bohaterem. Jill jest taka tsundere dla Carlosa po prostu. Taka bardzo, no. Okej, to sobie wezmę w takim razie, bo... Mamy przecież prosty zamek przy drzwiach do parku, więc tak go sobie odblokujemy, prawdopodobnie. Jest to pewnie nawet bardziej niż prawdopodobne. Nie zaprzeczę. Schowam sobie granatnik chyba. Strzelba jest wystarczająca na nienemezisowe mopki. Duże nawet jakieś. Jakie duże? Wydaje mi się, że Jill Master of Lockpicking da sobie doskonale radę z tym zadaniem. To teraz tak, trasa. A? Nie wiem. Nemezis? Nie wiem. Yeah! Okej! Tego też się w ogóle nie spodziewałem. Yeah! On ci daje goni, ja pierdolę. On ci daje goni? Tak. Okej, koniec, ja pierdzielę. Bo nie wiem, wiesz co mi się ta sytuacja pod restauracją, jaką po prostu sobie wyskoczę znikąd. Tak. Nie, Jill? Brawo, Jill. No i Jill nie fokusuje Adekere Report. A, nie, czekaj, to nie tu był ten, to nie tu, nie ten zamek. O Jezus, pier... Kejden? Oto nie będę wrócić i przypomniał, że będzie chciała mi osiedli i będzie... Bubu, walka o wło. Dokładnie, co to za jakiś pomysł na jakiegoś fika? Okej, tu jest save room. Szybko dosyć. I masz tutaj też kolejne pociski do bardzo silnej, bardzo użytecznej broni. Ziew. Znaczy, wiesz, to jest fajna broń, jeżeli chcesz ją zabijać na przykład jakieś zombiaki, bo wtedy one bardzo efektywnie wybuchają. Klucz do parku. Ale poza tym... Ribony dodatkowe, nice'o. Zdjęcie E. Zombie atakują. Czy ja dostaję jakąś nagrodę za to, że zbiorę wszystkie te zdjęcia? Czy dostajesz jakąś nagrodę? Znaczy, nie wiem, czy to działa na PC-cie, na pewno w wersji na PS1. Wiesz, w którą wersję w końcu grasz? PC-tową. Masz odblokowane wszystkie epilogi? Pamiętasz może? Nie pamiętam. Na pewno na PS1 właśnie się odblokowało wszystkie epilogi, kiedy zbierało się wszystkie te dokumenciki. Mhm. Masz tu jeszcze ten pociski. Ha? Na stole masz tutaj takie w białej paczuszce. A, right, dzięki. Nothing special, widzisz? Nic takiego.
No. No. Gra po prostu zyskuje samą świadomość po tej walce z Nemesisem ostatni. Miałeś tego jeszcze więcej? Ha? Miałeś tego jeszcze więcej czasem? Właśnie tu niżej. Czyli co to jest? Są dwie paczki z tymi. Słucham? Uciskania, rozumiem. Znaczy, rozumiem, to tutaj są dwie były, paczki z tymi. W sensie, tutaj były dwie w tym pomieszczeniu, a ja miałem jeszcze jedną z wcześniej, chyba. No, z wcześniej skądś. Okej, dobra. Czy to jest tylko takie pomieszczenie, z którego zbieramy kluczyk i. Pociski do omegy superpotężnej broni, wielkiej potęgi, potężności i w ogóle wszystkiego, co... Ja już mam tylko jej włożyć na zębiaki po to, żeby po prostu patrzeć, jak one pięknie wybuchają. You know, longer need dyski, wow! Bo poza tym absolutnie nie jest użyteczny i ten... O Boże, łowca! SMS, pamiętasz może o lampach? Pa 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 ra ra na pa 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 ra ra. Ja nie wiem, o czym ty mówisz. Też nie wiem. Hello? Is it me you're looking for? Dobra, ja go chyba po prostu zdejmę. O! Bo ty okej, ja myślałem, że miałeś sugerę do jednego kupowanego. Ja go po prostu zdejmę. Split second decision making, proszę państwa. Pogchampik dla... Wow. Okej, koniec, nie ma... Powinieneś móc je wyrzucać to Bajoro na dole. Aha. No to już nie ma, tak fajnie. Pa. Widzę. Pogchampiki dla mnie. Okej. Mam jeszcze proszek, a w razie... A, tu jest jeszcze jeden miły... Piękny pan... Jezus Maria. Piękny panie. Coś tam. Zobacz, jestem. Zobacz, zobacz, Marcin, nie jestem z nich dumny. Nauczyli się być Twitchatem. Czekaj, ja ci zaraz pokażę Twitchat. Bup. Okej, on też już został odgłowiony. Boże święty! Nice. Czekaj, co? Ja jej zabiłem? Najwyraźniej? Zwykle... Najwyraźniej pistolet jest... Tak, najwyraźniej jest to dużo lepszy niż co się tego spodziewałem. What the fuck? Ja celowałem w beczkę, ja przez ten cały czas celowałem w beczkę. Tutaj koniecznie zajrzyj do tego świetnika. Jak już tam skończysz to czytać. O Jezu. Dobra, mamy rozkaz dla nadzorców. Wymaganie misji Bravo 16. Otrzymać i zabezpieczyć próbki wszystkich informacji związanych z tą sprawą. Obserwować i zapisywać dane bitewne UBCS, czyli ten Umbrella Biohazard Countermeasure Service, coś takiego, nie wiem. Zniszczyć wszystkie dowody, łącznie z placówką medyczną, która ma dane lecznicze. Sprawdzić umiejętność świnek morskich do ukończenia misji i ewakuować się ze strefy. Nie możesz pomagać komukolwiek, kto nie jest nadzorcą. I w ogóle tak. Także to jest super, w ogóle fajne rozkazy. No, próbuję zajrzeć do śmietnika, ale nic tam nie ma. Czekaj, weź może iść kawałek dalej, może, bo jest jeszcze jeden śmietnik tutaj chyba z tego co kojarzę i tam już powinno coś być. Mhm. Albo i nie. Tu jest jakiś śmietnik? O to mi chodziło. Okej, okay, więc dobra, miałem najważniejsze jakieś tutaj zaburzenie pamięci, bo myślałem, że te pociski do magnum są w śmietniku którymś. Tylna brama do... Raccoon Park Graveyard, okej, graveyardki. Cmentarz w mieście opanowanym przez zombie, ciekawe jak to się może skończyć. O, bosko.
Co o świnkach polskich? No... Jeszcze trochę poczekam, bo to tutaj po prostu już fabuła trochę zaczyna się rozwijać, jeżeli chodzi o to, co się działo w trakcie apokalipsy. A to ja teraz tak, wiesz, powolutku, gentle. Bo wiem, że tam jest hunterek, wiesz, w wodzie, to ja sobie po prostu... To dalej jest faktycznie, patrz. Dalej robimy ją. Mhm. Tylko mówię, ja bym... No zresztą, jak to uważasz. Poszedł zapisać? Znaczy nie, ja bym chciał po prostu spróbować z tymi lampami, ale... Nie wiem, czy to może skoczyć, czy nie? Chyba nie. O, lampy. Łop! No właśnie... Te kadry nie były ślepe? Nie, one mają oczy. Znaczy jakby były ślepe, to by raczej nie wymierzał tak raczej precyzyjnie swoimi szponami nasze głowy. Mówię, szczelba całkiem dobrze działa tutaj. O, tam jest drugi. Ugi bugi, fuck off. Bo generalnie tak jak tam jesteś na górze, to możesz tak ustawić kamerę, żeby mieć bardzo ładny widok na ten cały ten... Na co on tak jakby fontanem się tam było. No to jest sporo śnieka, się też chciałem o tym powiedzieć. Złożyć sobie z nich jednego dużego zielonego luja, czy zachować sobie? Nie, ja bym sobie zachował, bo chyba masz jeszcze jakieś czerwony w tym. Mam w sumie. Skrzyni. Ale złożę no, sobie jedną absolutnie. Tą, jedną taką. A nie wiecie po prostu zjeść jedną zieloną i... A, w sumie. Mhm. I'm apologize, it's fine. Nie połączyć, czy coś? Jakoś... Można w sumie. W sumie tą drugą też chyba można tak zrobić. This is good stuff. Co no? Trzymaj tak. Się Oxide. Następny będzie remake trójki. Tak bezpośrednio. Później po remake'u trójki zrobimy znowu DMC. Następny w kolejce, czyli czwórkę. I później Residenta czwórkę. Okej, czyli tutaj jest... Kombinacja tych. Przepraszam, że tutaj cię ten, ale masz z tyłu jeszcze mapę w parku. Okej. Okay. Wiecie, jakby coś, nie? No i tak będziemy szli z tymi... I mean, nie przejemy się właśnie dlatego, że będziemy miksować rezydenty z devilami. Tutaj mamy mapę, oczywiście, owszem. Jak przejść się rezydentami. Znaczy, czekaj, ty powiedziałeś, że w końcu będziesz robić czwórkę, tak? Tak. No, fajnie, bardzo fajnie. Bo plan był pierwotny, żeby zrobić pierwsze trzy, mogę zrobić czwórkę. I jeszcze. Zgaduję, że kod Weroniki nie będziesz chciał ruszyć już rzeczy. A przecież ja ci obiecałem, że zrobię kod Weronikę. Przecież ja mówiłem nawet tobie o tym. No i sami widzicie. No i widzicie, jaki to człowiek jest. Dobra, jeszcze ustalimy, jakie będą plany robienia dalej rezydentów, okej? Okay. Nie trzymajcie mnie za słowo. Dobra, spróbujmy taką pierwszą prostą kombinację. DMC4 będzie Hitsuru po tym, jak zrobimy RE3 remake. A, mogę zrobić hits do wody. Mhm. Właśnie zastanawiam się, czy z tym zorientujesz, że to jest jeszcze coś takiego. Refer to the illustration to drain the pool, okej, czyli dwa czarne na górze prawo, dwa białe na dole. O, tak. Znaczy ja się zastanawiam, czy to jest tak, że ty musisz zużyć wszystkie ruchy, czy wystarczy na przykład, że zużyjesz dwa i zagadka i tak pójdzie. A, bo ja mam ten, ograniczoną ilość ruchów. No, jako taką masz. Czy w parku będzie jakiś save room, czy będzie musi wracać, żeby zapisać? Będzie za jakiś czas, nie wiem, bo już wiesz, to jest 21. Ja ładnie się akurat wyrobiłem. Jak bardzo za jakiś czas? Za jakieś dwa, ujmijmy to pomieszczenia.
Okej. Okay. Więc nie jest specjalnie daleko. Możemy spróbować. Sylwestii, pamiętasz ten dźwięk? O! Plup! Pamiętasz dźwięk? Plup! Zjadacze penisów. A, tam jest save room, okej. Okay. Tak, tam jest save room i tutaj są, wychodzą zombie z podłogi. Spróbujemy od razu się tam tutaj, szybciorkiem przydostać. Tutaj jest też trochę rozcinek do wzięcia, ale jeszcze chyba nawet... No, jest tam, są tam jakieś czerwone. Ja bym zrobił tak, że chyba bym właśnie teraz to twoje miejsce zapisał i... No tak, taki jest plan, że później wszystko pozbieramy, bo tutaj jest dużo też amunicji i tak dalej, ale... Najpierw zapiszemy na spokojnie. No i dobra. W sumie to jeszcze zanim to zobaczę, czy mogę coś tam zmiksować z itemów. Tak, żeby po prostu nie tracić na to później czasu. Na pewno możemy zrobić to. No nie powiedzmy jeszcze raz dużo więcej przedmiotów leczniczych niż miałeś wcześniej. Oj tak, mam. Przede wszystkim mam 3 kity lecznicze, mam jeden zestaw ziółek i drugi, czyli. Masz jeszcze jednego spraya do wzięcia. O. Faktycznie. Ja pierdzielę, no to jest faktycznie bogactwo. No i też pamiętaj wojcego, że ten, jak na przykład użyjesz tego jednego spraya z tego kita, to masz po prostu włożyć tego, co masz teraz spód tam. Jasne. Na razie to odłożę. Magnum. Przepraszam, tylko zaniedbałem czat przez ten czat. No problemo. Resident Evil 4. Nie wiem, wiem, że mi Resident Evil 4 nie chodzi na moim laptopie z 2014 roku. Na którym całkiem nieźle chodzi pole, znaczy no, znośnie chodzi pole, a Resident 4 mi... Czym jest optymalizacja? I know, right? Dobra, jesteśmy na cmentarnym zapisie. I cóż, to by było z naszej strony na tyle. Do dzisiaj widzimy się za tydzień, kiedy to będziemy zwiedzali park dokładniej. I cóż, grali dla was Sylwestii i Marcin. Trzymajcie się ciepło. Cześć! No, pa, pa.